I następny już ostatnia rzecz, gdzie nas zabrali ci żołnierze, była Barabaszowka, czyli bazar w Charkowie, największy bazar na Ukrainie. Pewnie dlatego, bo był ustalony przy samej granicy e, rosyjskiej i pewnie ten handel był między, tak mi się wydaje. Barabaszowka za nami, największy bazar na Ukrainie. To jest... Jest to w mieście. Ale naprawdę, miasto w mieście. Hektary, hektary, hektary tych stoisk. No i to wszystko niestety zbombardowane. Jest filmik, tu pewnie on wrzuci, popalone, zbombardowane. I też bardzo symboliczna. Ja to nie wiem, zwracam uwagę na takie rzeczy, ale to. No to te zniszczenia, to wszystko, ale to takie smutne. I ta iskierka nadziei. Jak już wracamy, objechaliśmy ten bazar. Naprawdę, taka rzecz. No, nie wyobrażacie sobie potęgi ogromu tego bazaru. I już wracamy, którąś z tych uliczków? To samochodem jeździmy po tym bazarze. Wracamy uliczką, i ja patrzę. I rozłożone jedno, jedno stoisko w tym całym spalonym i gość co miał jakieś takie elektroniczne rzeczy, kontakty, jakieś przełączniki takie i siedzi. Tam nie było jednego klienta, nie wiem w ogóle klientów w promieniu 10 km nie było, ale wydaje mi się, że to taka właśnie ludzka psychika chce normalności. On pewnie, nie wiem, 20 lat tam rozkładał to stoisko, i skoro mu nie zbombardowali, to on mocno się siedział, pamiętam, rozwiązał krzyżówki czy jego, takiego, Nawet nie był zainteresowany, że my przejeżdżaliśmy. Chyba nawet ten on gdzieś jest na filmiku. Jakieś takie przewody, przedłużki, kontakty, przełączniki, takie elektryczne czy żarówki, i sobie siedział krzyżówki rozwiązywał. Podejrzewam, że on nawet chyba wiedział, że może nic nie sprzeda, ale ta, ta chęć tej normalności w tej całej wojnie powodowała to, że jak robił to, to ten jego, no ta powtarzalność. Chciał tej powtarzalności i chciał tej normalności.